Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Andrzej Samsonowicz, jestem pracownikiem Autodesku i tematem dzisiejszego spotkania będzie współpraca pomiędzy Revitem 3ds Maxem. Tytuł tej prezentacji są nowe możliwości współpracy Revit 3ds Max. Ja też poruszę, to nie będą same nowości, będą też rzeczy, które były wcześniej na linii Revit Max, ale moim zdaniem rzadko używane i też z tego, co się orientuję, jest niewiele dobrych tutoriali pokazujących tę współpracę. No i istotne jest to, prawda, że w tej chwili Revit razem z 3ds Maxem występują razem w jednej paczce, prawda, sprzedawane w jednej wersji Premium i Ultimate i warto tutaj spojrzeć na fakt, że ich współpraca jest coraz bardziej, prawda, ulepszana. I to łącze pomiędzy właśnie Revitem a Maxem jest coraz ciekawsze. Ja od razu powiem na wstępie, że ja nie jestem jakimś takim specem od Maxa. Raczej też poruszę tematy, które są też bardzo proste w nauce, nawet dla osób, które specjalnie nie są właśnie jakimiś specjalistami w tym programie, prawda, w Maxie, który jest no, kolosalnym, wielkim kombajnem, który potrafi robić masę rzeczy. Także ja dzisiaj omówię, można powiedzieć, trzy wątki. Pierwszy wątek to będzie analiza oświetlenia architekt budynku stworzonego w Revicie. Ten budynek będzie miał oczywiście, muszę mieć specjalne parametry trochę, zaraz o nich opowiem. Wyślę go zaraz, też Państwu pokażę, bo to jest specjalny system właśnie do specjalny sposób odtwarzania tego, co zostało stworzone w Revicie w 3ds Max, używania, użycia, prawda? Zrobimy analizę oświetlenia sztucznego, oświetlenia naturalnego, oczywiście w środku budynku, nie na zewnątrz. Zobaczymy, czy te okna są wystarczająco duże, zobaczymy też, czy oświetlenie, oprawy oświetleniowe, które tutaj w tym budynku są użyte, też są adekwatne do danego miejsca, do tej przestrzeni, które muszą oświetlać. Drugą rzeczą, którą ja poruszę, kolejnym tematem, jest nowość w Maxie, która umożliwia dopasowanie sceny w sposób bardzo automatyczny do zdjęcia. Czyli tutaj odnoszę się do, tak, wracając znowu do Revita, ci, co zgrywają Revita na co dzień, wiedzą, że jeżeli mamy na przykład, jak tutaj sobie otworzę na poziomie 0, zrobię, załóżmy, zdjęcie perspektywiczne, prawda? I wszyscy ci, co pracują w Revicie, wiedzą, jak czasami beznadziejną sprawą jest dopasowanie tego, co tutaj widzimy, do zdjęcia, które jest jakby tłem całej sceny, prawda? To jest niezwykle trudne i jakby, no w Revicie to jest, naprawdę trzeba się nieźle bardzo na gimnastykować, żeby tą kamerę tutaj, prawda, i te skróty perspektywiczne dopasować do sceny. No ale mając Revita i Maxa możemy to zrobić rzeczywiście bardzo, bardzo szybko i bardzo tak oczywiście bezboleśnie. Zobaczę Państwu w jaki sposób. Jeszcze jedną rzecz tutaj pokażę, jak już ustawimy tę scenę do zdjęcia. To jeszcze tutaj jest jedno takie nowe narzędzie w Maxie, które umożliwia wprowadzenie ruchu do tej sceny. Pojawił się ludzie, a ponieważ prawda, scena, że będzie dopasowana do zdjęcia, to gdzieś się wtopią, że tak powiem, w krajobraz. No a to w drugiej części. W pierwszej części rozpocznijmy właśnie analizę oświetlenia modelu rewitowego. Oczywiście cały ten pokaz ja będę prowadził na wersjach 2014 obu produktów, i Revita, i 3ds Maxa. Jak tutaj zrobię coś takiego, ja wybiorę wszystkie ściany, select all instances within view, wyłączę je, żeby nam nie przeszkadzały. Nie usunąłem, tylko je wyłączyłem. I tutaj proszę zobaczyć, ja mam w tym budynku oprawy oświetleniowe, tak? One są doczepione do sufitu. Jak teraz, prawda, kliknę na taką oprawę oświetleniową,
to mogę prawa oświetleniowe w debicie zwrócić z rodziną, prawda? I ta rodzina się doczepia do dachu, do sufitu, do płaszczyzny. Jak będę ruszał, poruszył tym sufitem, to naturalnie poruszy się też prawo oświetleniowe. Dobra, czyli klikamy na tą prawo oświetleniową, klikam na Edit Family, czyli edycja rodziny. Okay. No i okazuje się, że jeżeli ta rodzina została poprawnie wybrana, to, to ma też taki balonik tutaj, który jest po prostu informacją o formacie fotometryczną. Czyli jeżeli wejdziemy do tutaj typów rodzin, czyli do parametrów rodziny, to się okaże, że właściwościami tej doprawy oświetleniowej steruje tak naprawdę osobny plik o formacie IES. Lista tych plików IES, czyli lista informacji fotometrycznych. Jest tutaj, proszę zobaczyć, że on jest, jak się instaluje program, to w program Data Autodesk RVT 2014-2013 IES. I tutaj mamy listę wszystkich plików dostępnych w ramach programu, które zawierają swoje informacje fotometryczne. Teraz istotne jest to, że jakby ta geometria tej oprawy oświetleniowej, która tutaj jest, zupełnie nie ma znaczenia. Jakby nie jest. Moglibyśmy teraz ten sześcian, prawda, definiuje oprawę oświetleniową, rozszerzyć, zmienić jego kształt, ale i tak jakby przy analizie oświetlenia, tutaj wiodącą informacją będzie to, prawda? Czyli ta informacja po prostu fotometryczna. To jakby dwie, geometria samej oprawy i ta informacja fotometryczna, to są dwie różne rzeczy ze sobą niezwiązane. To na razie zamknę tę rodzinę. Z powrotem włączę światła. I teraz tak, pierwsze, co zrobimy, to będzie analiza oświetlenia sztucznego, tylko wyłącznie. Proszę zobaczyć, że ja tutaj specjalnie wyłączyłem moje ustawienia do słońca. Zresztą jak będziemy robić oświetlenie naturalne i też zrobimy z analizy oświetlenia wymieszanego, czyli i sztuczne, i naturalne. To się da zrobić. Ja na razie nie biorę pod uwagę właśnie ustawienia tego budynku wobec tym świata. Słońca tutaj nie ma na razie. Będzie tylko tak, jakbyśmy w nocy to robili. I teraz proszę zobaczyć. Ja najpierw oczywiście uruchomię tutaj ten rendering dialog. I to jest bardzo ważne, że przed wysłaniem tego modelu do 3S Maxa ja upewnię się, że po pierwsze to jest będzie analiza oświetlenia tylko biorąca pod uwagę tylko sztuczne oświetlenie tutaj, prawda? Upewnijmy się też, czy wszystkie oprawy oświetlenia są włączone. Jeżeli są włączone, możemy też właśnie tutaj przed jeszcze eksportem do Maxa zdecydować, czy chcemy zrobić tę analizę, mając na uwadze wszystkie oprawy oświetleniowe, czy może tylko część. OK. To już jest mniej ważne, jakby te informacje są tutaj bardzo ważne. Ja teraz wejdę do zakładki Start. Start robicie oczywiście. I tutaj w tym narzędziu Suite Workflows mam do wyboru dwie rzeczy, 3ds Max Interior Rendering i Exterior Rendering. Wybierzmy tę drugą, będziemy oczywiście nas głównie wnętrze interesowało. W ustawieniach tego eksportu, prawda, odhaczę na wszelki wypadek Direct System, czyli ten, prawda, ten cały system, który powoduje, że komputer myśli, że mam też oświetlenie słoneczne, tak? Czyli to ja wyłączam, tego w ogóle nie zostanie przeeksportowane, zostanę tylko lampy, no to może lampy, aprawa oświetleniowa. Klikam na Run. Proszę zobaczyć, że ja mam otwartego Maxa i mam już tu jakąś scenę, prawda? To się później Państwu przyda, dlatego że ja jak klikam Run, to w tym momencie uruchamia się ten proces właśnie współpracy pomiędzy Revitem a Maxem,
Ja mogę poprosić go, żeby on mi użył aktywnej sceny w 3ds Max. No, że will be updated, tak? Czyli wskazuję scenę, ona może być zapisana tutaj jest untitled, bo sobie już nie zapisałem. I klikam continue. Muszę zobaczyć, że ja tutaj nie muszę teraz, nie wiem, pamiętać o... Nie muszę pamiętać o żadnym eksporcie do FBX albo do... albo nie, do DWG jeszcze gorzej. To jest tak naprawdę... Ono się tutaj doskonale na takim poziomie już zaczynają komunikować. Tak? Czyli z Revita po prostu idzie moduł Revitowy do Maxa, tak? Teraz jakbym chciał... Muszę zobaczyć, nie wiem, gdzie się tam wyjdzie. Tak może poskoczyć nieoczekiwanego. Ale jeżeli teraz załóżmy, że... No to może lepiej... Tutaj, jak to tam przesunę... Bo, dobra. I znowu teraz, że jesteśmy... Będziemy obserwować, co się dzieje... w tym miejscu. OK. Jeżeli teraz... Wrócę do Revita i znowu zrobię Sweet Workflow, Interior Rendering, Settings, upewnimy się, że tego direct nie ma, klikam Run i poproszę go, żeby zrobimy tak, żeby była, że to co było, było usunięte i replaced znowu, tak? I tutaj Existing 3ds Max, Existing Active. OK, Continue. OK, i mamy zabiegowaną scenę, tak? Czyli to współpraca tak naprawdę umożliwia wręcz mogę do tego Maxa ten model rewitowy wrzucić i w momencie, kiedy on jest jeszcze nieskończony, tak? Czyli mogę de facto w momencie, kiedy nie wiem, reszta pracowni jeszcze pracuje na rewicie, prawda, na jednym pliku, na przykład w Wallsharingu, prawda, pracuje nad tym plikiem, nad modelem i w momencie, kiedy a inna osoba prawda, przygotowuje sceny i pracuje w Maxie, prawda? On można w ten sposób tutaj na bieżąco sobie aktualizować tę scenę. Tak? W momencie, kiedy model się będzie zmieniał, wystarczy jedno kliknięcie i jesteśmy pewni, że prawda, ten model, który jest w scenie w 3ds Maxie, jest ten aktywny. Ten nie aktywny, ale ten najbardziej aktualny. No dobra, jesteśmy w tym Maxie. I teraz zrobimy coś takiego. Ja otworzę sobie tutaj te wszystkie wyporty. Właśnie to jesteśmy naszym budynkiem. Proszę zobaczyć, że zaimportowały się ta informacja fotometryczna do Maxa. Ja teraz w tej zakładce Lightning Analysis Create i utwórz light meter, czyli będę utworzę sobie licznik natężenia światła. Proponuję nie wychodzić poza obręb budynku, niech ten licznik światła będzie w środku. Proponuję tylko podzielić inaczej, będzie tych było więcej. Ta siatka, która będzie światło czuła, że się tak wyrażę, będzie podzielona na 25 na... No właśnie, ma to sens, że ten podział będzie, prawda, w miarę tej jednostki, te komórki będą kwadratowe, więc zróbmy 15, to zróbmy na 28, można na 30, taki podłużny, prostokąt. O, oczywiście im gęstsza siatka, tym pomiar oświetlenia będzie dokładniejszy. Tak? Przepraszam, ja Ci przerwę, bo dostałem tutaj prośbę. Podobno słabo Ci słychać, także jakbyś mógł może mikrofon słabo trochę przesunąć słychać. I troszeczkę może wolniej mówić, to będziemy mieli pewność, dobra, że łącza internetowa nam tutaj niczego nie gubi. To jeszcze raz, czy mnie teraz słychać? Ty mnie, jak ty mnie słyszysz?
No i teraz Ciebie słyszę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to... proszę, tak na razie, jeśli jakiś o wiele gorsza jakość dźwięku niż wczoraj. Ciekawe dlaczego, zobaczmy może w ustawieniach mikrofonu, ale ja mam tutaj mikrofon na maksa, więc... Wiesz co, Andrzeju, mam wrażenie po prostu, że jak już opowiadasz o samym programie, to bardzo szybko się z tym wszystkim i bardzo szybko to komentujesz. Jak teraz mówisz, to troszeczkę wolniej. Raz, dwa, trzy. A teraz jak mnie słyszysz? I od razu... I teraz mnie słyszysz? Raz, dwa, trzy. Tak, teraz nawet chyba lepiej. Okej, dobra. O, teraz, o, dobra, bo ja miałem ustawione, nie wiem czy Państwo widzą, widzisz to, co ja teraz pokazuję? W ustawieniach miałem defaultowy Windows taki mikrofon, a teraz, bo mam na głowie, jechałeś z laptopa. Jechałem chyba z laptopa, tak. Jechałem z laptopa, dobra. I mam nadzieję, że... Okej, dobra. To przepraszam w takim razie. Okej, dobra, czyli dalej, idziemy dalej. No dobrze, czyli nałożyłem tę siatkę, korzystając z Lightning Analysis Create i Light Meter. Teraz popatrzę na tę siatkę z boku. Tutaj proszę zobaczyć, że oczywiście to jest masa różnych elementów i żeby było łatwiej, to nie żeby teraz nie klikać pomiędzy tymi, prawda, tutaj elementami, nawet w trybie wireframe, to ja sobie tutaj wybiorę z listy elementy, które są w tej scenie. A tutaj powinien być light meter, ok. On się znowu podświetlił. No i tutaj weźmy sobie go, podnieśmy trochę do góry, czyli używając tego Select and Move. Nie wiem, na wysokość może... Zaraz, tylko żebym go nie przesunął w bok. Dobra, tak powinno być. Ok, czyli jesteśmy na wysokości, na jakieś 60 cm. Tak, żeby chodzi o to po prostu, żeby ten pomiar światła nie był, żeby ta powierzchnia światłoczuła nie była w środku, prawda, jakiegoś, nie była w środku stropu, tak, żeby to było widać tutaj. I żeby tak mniej więcej było. Oj, właśnie tego powinienem uniknąć. No, zostawmy tak na wysokości 60 cm. Oczywiście możemy sobie dowolnie później modyfikować ten element światłoczuły. Teraz idę do, klikam do Lightning Analysis, klikam na Lightning Analysis Assistant, ok, i po prostu idę tutaj do Analysis Output i klikam tutaj na tą ikonkę tutaj Calculate All Light Meters Now. Czasami tutaj się pojawią takie błędy. On twierdzi, że właśnie niektóre z tych plików IS ich nie widzi, ale jakoś... Proszę zobaczyć, że on tu właśnie teraz robi te obliczenia, jak... Ponieważ ja tu siatkę nałożyłem dość gęstą, z tym on będzie tych tutaj, prawda, tych wartości miał bardzo dużo. Teraz proszę zobaczyć, proszę się nie przejmować tym, że mamy w niektórych miejscach zupełnie, prawda, że nie widać tej, graficznie nie widać jaki jest prawda, wynik. Zaraz to ustawimy. Tutaj jeszcze zmienię sobie w widoku perspektywicznym też wyłączę. Dobra. No i wystarczy teraz, że w tej zakładce ogólne musimy po prostu zmienić skalę tego wyświetlania tych wartości. No i jeżeli tutaj widzę, że przy oświetleniu sztucznym ja mam w niektórych miejscach góra 253, 203, prawda, jakieś takie wartości są niewiele większe niż 400 luksów, po prostu na tej skali mamy od 0 do 10 tysięcy, więc po prostu musimy zmniejszyć skalę. O. I to nam pokaże właśnie w jaki sposób, gdzie to światło dociera z tych opraw oświetleniowych, tak? Czy te oprawy oświetleniowe są adekwatne do oświetlenia takiego rodzaju powierzchni, czy tam pomieszczenia.
Ja jeszcze zrobię jedną rzecz, mianowicie oczywiście mamy wybrany już ten light meter, prawda? Bierzmy go jeszcze raz z tej listy dostępnych elementów na light meter helper. No i oczywiście, żeby to było jaśniejsze, to mogę tutaj, prawda, ten tekst wyłączyć, mogę te wektory tutaj orientation wyłączyć, także on zostaje w postaci takiej wyłącznie. Tutaj gdzieś ten punkt 0,0 jest bardzo daleko. Aha, tutaj ta kamera jest, więc możemy ją po prostu wywalić, bo na przykład to jest Revita. I teraz łatwiej będzie manewrować i obserwować to, co się tutaj, prawda, jak to zostało policzone. Dobra. No to jest rezultat, prawda, oświetlenia, analizy oświetlenia sztucznego. No a teraz zróbmy analizę oświetlenia naturalnego. Wracam do Revita. Uruchamiam mu tutaj ten rendering dialog. Poproszę go, żeby przede wszystkim, jeszcze jedna rzecz, tutaj uruchamiam SunPath On, czyli uruchamiam mu, włączam mu słońce, że się tak wyrażę. Przy okazji oczywiście tutaj można w zakładce Manage ustalić położenie tego budynku. Załóżmy, że to będzie Warszawa. A oczywiście w momencie, kiedy ustawiam tutaj po jego szerokość i długość geograficzną, jakby czycie też wysokość tego słońca o danej godzinie 2 czerwca na przykład też jest taka, jaka w rzeczywistości jest w Warszawie. Jeżeli teraz przejdziemy znowuż do przejdźmy do tego okna, prawda, do renderowania. Mój scheme, tak, czyli mój schemat tego renderu będzie, tej analizy, będzie exterior sun only, ok, i w tym momencie okaże się, że artificial, że oświetlenie sztuczne zniknie. Przechodzę do start Revitowego, klikam na suite workflows i ale też idę do interior design, bo oczywiście mnie interesuje to, co się w środku budynku dzieje, a nie to na zewnątrz, prawda? Więc klikam interior, klikam na settings. Tutaj mogę, on jeszcze będzie uparcie mi, prawda, eksportował te światła. Upewnij mi się, że to jest wyłączone, że jest daylight system włączony. OK. Klikam na run i teraz oczywiście znowuż. Nie chcę, nie jest w moim interesie otwieranie nowej sceny, bo chcę tą aktywną, prawda, istniejącą już użyć. Klikam na Active 3ds Max a zróbmy Will be updated. Tutaj muszę wskazać tą scenę aktywną i robię Continue. Proszę zobaczyć, że teraz mam, pojawił się ten nieboskłon. Róża wiatrów, znaczy no, kierunki świata. Oczywiście tutaj ten ta płaszczyzna światłoczuła jest póki co ma wyniki stare, że tak powiem. Muszę jeszcze raz przeprowadzić analizę. W związku z tym znowu wchwyćmy ją. Nie kompas, tylko light meter. OK. No i oczywiście chcę włączyć wartości każdej komórki. No i przechodzę do Lightning Analysis. Uruchamiam asystenta. Analysis Output. I klikam na Calculate All Light Meters Now. Niepokoi mnie tylko to, że ta oprawa oświetleniowa się przeeksportowała. Chyba trzeba było użyć tej, nie update'ować scenę, tylko ją usunąć i zaraz zobaczymy. Nie, dobrze wyszło. Mimo że są światła, to on ich nie włączył chyba. Zaraz zobaczymy.
Przejdźmy do zakładki General i oczywiście on mi tutaj powie, że jakby wartości tutaj, ponieważ to jest światło naturalne teraz, to znacznie większe i tutaj te 400 luksów nie wystarczy. W związku z tym powinniśmy to zwiększyć do 3000 luksów. O. Tak, on na razie rzeczywiście policzył mi tylko, na szczęście policzył mi tylko i wyłącznie światło naturalne, bo tutaj by były znacznie większe ilości, jakby, zwłaszcza tutaj, prawda, pod tą prawą i największe wartości mieliśmy tu, a tutaj są bardzo niewielkie. Jeszcze, żeby się upewnić, czy tak jest naprawdę, czy to policzył mi z wyłączeniem opraw oświetleniowych, czyli same światło naturalne, wejdziemy do listy. Okej. Usuńmy to po prostu. Niech on przeliczy to. Zaraz się okaże, czy popełniłem błąd. Czyli znowu Lightning Analysis Create Assistant Output Calculate All Liter Meters Now. Light Meters. Teraz przynajmniej, tak, to samo pojawienie się tych informacji fotometrycznych chyba nie świadczy o tym, że jednak to światło jest razem liczone, bo tutaj wyniki są troszeczkę inne jednak. No ale tak czy inaczej wiemy teraz, widzimy, że to jest, jestem przynajmniej pewni, że to jest prawda wartości oświetlenia naturalnego, nie sztucznego. Dobrze, czyli tak, wybiorę sobie jeszcze, wskażę jeszcze raz ten light meter. O, może wejdźmy do właściwości tego i wyłączę tekst. Czyli wartości, jeszcze weźmy sobie, sprawdźmy, jak to oświetlenie wygląda na górze. Czy ja to przeniosę wyżej. I znowu, lighting analysis, assistant i calculate all meters now. I tak, i to jest wynik na piętrze. Tutaj widzimy, że ten środkowy pokój jest najgorzej oświetlony, bo on ma tylko jedno okno. I to od zachodu. Prawda? No oczywiście najlepiej jest oświetlony ten końcowy pokój, tam masz trzy okna, prawda? I tutaj ta otwarta przestrzeń przy klatce schodowej, przy schodach. Dobra, jeszcze ostatni test zróbmy. Wejdę do Revita, mam uruchomione słońce. Wracam do... I będę chciał zrobić właśnie interior Sun Artificial, czyli razem wszystko. Ze światłami oczywiście. Przechodzę do Suite Workflow, Interior Rendering Settings. Upewnię się, że przechodzi wszystko. Run. Active 3ds Max Session. Continue. Ok, mamy z powrotem naszą oprawę, mamy z powrotem nasze słońce. I jeszcze raz robimy render. Analizę. Output, calculate all meters. Clear and close. Tu znowu będzie trzeba skalę pewnie zmienić, ponieważ te wartości luksów będą
Bardzo wysokie pewnie. O, ciekawe. Prawdopodobnie ten wynik jest poprawny, tylko że nie widać dużych zmian. Musimy znowu wybrać ten element światłoczuły i go w innym oknie trochę zbliżyć do... Te lampy po prostu, te oprawy oświetlenia są bardzo słabe. I żeby to miało ręce i nogi, to zróbmy to tutaj. O, gdzie jest... W tym miejscu mamy tą lampę tutaj i jednocześnie okno, więc tutaj te wartości powinny być bardzo wysokie. Bardzo duże. Więc ja jeszcze raz uruchamiam asystenta i jeszcze raz niech mi to policzy. O, ponieważ mamy dużą skalę, to tutaj widać, że w tych miejscach poziom oświetlenia jest naprawdę wysoki. Jeszcze przy... Jak uruchomimy tego asystenta, tutaj to jeszcze dodatkowo możemy uruchomić inny sposób wyświetlenia, albo logarytmiczny, albo liniowy. Oczywiście wiadomo, że tutaj w tym miejscu, jakby tutaj to może to słabo widać, ale widać, że jakby różnica... Zwłaszcza w czerwcu, bo taka jest tutaj, prawda, dzień, prawda, słoneczny dzień tam 2 czerwca. W związku z tym tego, to światło wpadające przez okno jest naprawdę bardzo, jest bardzo dużo i znacznie go jest więcej niż z oprawy oświetleniowej. Ale tutaj ewidentnie widać, że bierze pod uwagę obie rzeczy. I oświetlenie sztuczne, i naturalne. Dobrze, to jakby, jeśli chodzi o oświetlenie, analizę oświetlenia, to by było na tyle. Czy już nic więcej specjalnie się nie da zrobić. Oczywiście można tutaj się bawić, prawda, wymieniając, podmieniając te wartości fotometryczne do, w rewicie oczywiście, do opraw, tak żeby, prawda, to oświetlenie sztuczne było jak najbardziej adekwatne do tego pomieszczenia. Ja teraz przejdę właśnie do nowego narzędzia w Maxie, które, znowu tak jak powtarzam, ono jest... Nie trzeba być jakimś specjalistą do tego, żeby je obsługiwać, umieć obsługiwać. To narzędzie właśnie dopasuje mi scenę do zdjęcia, czyli najpierw procedura będzie taka, że ja najpierw zaimportuję zdjęcie, a później przy pomocy bardzo prostego narzędzia ono się jakby dopasuje właśnie do danej perspektywy w zdjęciu zaimportowanym. Uruchamy sobie nową scenę, to możemy, tego możemy nie save'ować. OK. Ale w wszelkim wypadku wyłączę Maxa i jeszcze raz go uruchomię. OK, zobaczę w międzyczasie, czy jakieś pytania od Państwa nie padły. A, pytanie było, skąd wiadomo, jak ustalać tę skalę? Skalę tego, tę graficzną, pani Ada się pyta, skąd wiadomo, jak ustalić tę skalę? No bo ja kliknąłem na tą powierzchnię światłoczułą, to tam były prawda, wartości. Mogłem pokazać wartości w luksach dla każdej komórki, dla każdego tego prostokącika. Po prostu jak odczytałem, że tam przeważają, a nie wiem, wartości w okolicach 250-300 luksów, to wystarczyło po prostu tą skalę ustalić od 0 do 500, do 600, czy może właśnie do, nie wiem, do 400, żeby ta, prawda, ta gradacja kolorów była jak najbardziej płynna. Dobra, teraz muszę zminimalizować to okno, które
którym państwo zadają pytania, dlatego że inaczej by mi to, prawda, ten panel zasłaniał ikony na moim ekranie. No dobrze, zróbmy coś takiego. Najpierw uruchomię sobie przy pomocy skrótu klawiaturowego M, czyli uruchamiam materiały w Maxie, a przy pomocy skrótu klawiaturowego 8 uruchomię Environment and Effects. Te oba okna może też oczywiście uruchomić z menu, czyli tutaj klikam na Environment i Material Editor, Compact Material Editor, tak? To jest ten kompaktowy. Wybieram sobie tutaj mapę, wskazuję bitmap. Na pulpicie mam tu w jednym miejscu zapisane takie jedno zdjęcie ulicy wraz z budynkami. Notabene właśnie tak jeszcze wracając trochę na początek, to na nowe narzędzie w Maxie nazywa się Camera Match, czyli dopasowanie sceny do, nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze na polski, Camera Match. Mam tutaj to zdjęcie, które zaraz Państwo zobaczą. Ja je tutaj zrzucę teraz na dowolnego slota na edytorze materiałów. Ok, tutaj muszę trochę pomielić. O, już jest. No i oczywiście tutaj muszę ustawić, żeby to nie był taki sferyczny, tylko po prostu on był na ekranie. Ok. Idę tutaj do Viewport Background, Environment Background. Tutaj to zdjęcie się pojawi jako tło, prawda, tej sceny. O, coś się pojawiło. Not right now. Mam nadzieję, że mnie słychać, że to nie spowodowało. Tutaj w międzyczasie jeszcze jakieś inne pytanie było zadane dotyczące cały czas tego oświetlenia. Pan Paweł zadał pytanie, czy wiadomo, jak ta analiza będzie się sprawdzała w przypadku okien o nieprostokątnych kształtach, na przykład szklane kopuły. To nie ma znaczenia, czy te okna są prostokątne, czy szklane. Po prostu to może być ściany kurtynowe, nie wiem, okrągłe okna, kopuły, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, on tutaj to, co bierze pod uwagę, to jest po prostu materiał, z którego jest dana bryła w Maxie, bo inaczej, jaki materiał jest doczepiony do danej bryły. Także to nie ma znaczenia, czy to będzie, prawda, nie wiem, kopuła, czy jakikolwiek inny kształt okna. Dobra. Muszę znowu wyłączyć ten panel. Co jakiś czas będę patrzył na ten panel z Państwa pytaniami, jednak nie mogę go cały czas mieć otwartego, bo nie widzę połowy mojego ekranu. Dobra, czyli mam tutaj, wrzuciłem moje zdjęcie do, prawda, tutaj na do tej sceny jako tło. Jeszcze tutaj jedną rzecz muszę zrobić i kliknąć tutaj na Show Save Frames. To spowoduje, że ona, bo do tej pory przedtem to zdjęcie zostało po prostu rozciągnięte na całym ekranie, a teraz chcę przy pomocy właśnie tego narzędzia, tej opcji Show Save Frames, będzie mi pokazał to zdjęcie takim, jak ono jest. Nie będzie go rozciągał po prostu. Dobrze, na razie mogę wyłączyć i materiały, i to drugie okienko. I teraz tak, muszę zrobić następującą rzecz. Wiadomo, że zrobiłem to zdjęcie, tak? I najlepiej będzie, jeżeli oczywiście będę znał rzeczywiste wymiary chociaż jednego elementu na tym zdjęciu. To nie jest niezbędne, ale jakby będę miał większą dokładność przy dopasowywaniu sceny do zdjęcia. Nie wiem, mam nadzieję, że widzą Państwo mój kursor, jeżeli nie, to wytłumaczę. Wiem, że szerokość tego chodnika, który jest na pierwszym planie, to jest 1,74 m. I ta informacja jest niezwykle cenna. Ona jest, że powiem, uboga, ale mi wystarczy, żeby tutaj dopasować tę scenę do zdjęcia. Bo teraz narysuję sobie, wybiorę sobie po prostu tutaj z tych standard primitives, czyli z najbardziej prostych brył, narysuję jakiś prostokąt, o, w ten sposób. Następnie ustalę, że długość tego prostokąta będzie 20 metrów.
szerokość to będzie właśnie 1,74. Proszę się nie obawiać. Ja wiem, że tutaj pojawiła się czerwona plama. Wystarczy, że ją sobie tutaj oddalę. Poruszę tym chodnikiem tak, żeby on mniej więcej się dopasował do tego zdjęcia. Zaraz proszę się nie przejmować. To jest po prostu, niech on tak będzie na oko. W miarę się pokrywał z perspektywą, która tutaj jest. Następnie wyłączam tutaj tą orbitę i robię rzecz następującą. Tutaj mam taki młotek i jest tutaj taka właśnie opcja Perspective Match. I tutaj mogę teraz włączyć linie, które będą mi jakby opiszą perspektywę na tym zdjęciu. Czyli tak, załóżmy, że ten czerwony i tak, te zielone to będą tutaj wzdłuż tego chodnika, niebieskie mi wskażą elementy pionowe, a czerwonych użyję do na przykład właśnie tutaj do tego dachu, czyli będę miał tutaj raz, to jest element horyzontalny, więc tutaj zakładam, że no to jest mój horyzont, może tutaj jakoś tak na słowo honoru za tymi samochodami to ustalić. Niebieskie będą, no oczywiście te ściany budynku. Proszę zobaczyć, że oczywiście jak ja ruszam tymi liniami perspektywy, rusza się też nasz chodnik. Ok. Mam tutaj już ustalone. I teraz tak. A, jeszcze oczywiście zielone, czyli ustalmy, to będzie najdokładniejsze, bo tutaj, prawda, widzę bardzo dokładnie, gdzie, jak idą te płyty chodnikowe na tym zdjęciu. Więc ustalę to w ten sposób. Oczywiście to gdzieś tam zniknęło na horyzoncie, a nic mnie to nie szkodzi. Bo teraz zrobię następującą rzecz. Przy pomocy skrótu klawiaturowego Ctrl-C utworzyłem z tego samego miejsca kamerę. Zaraz to Państwo zobaczą. Na wszystkim tutaj, gdzie mamy ten trzy punkty, jakby trzy viewporty. Mam tutaj kamerę. Kamery nie będę ruszał. Nie należy jej ruszać. Wezmę teraz, znaczy przepraszam, zanim cokolwiek zrobię, jeszcze kliknę tu kamerę i ją trochę przesunę, bo ona ma oczywiście, to zdjęcie zostało wykonane przez człowieka, który stał na tym chodniku, czy tam na tym krawężniku, prawda? W związku z tym ten aparat, który, to miejsce, z którego to zostało zrobione, jest mniej więcej na wysokości. Teraz jak klikam, prawda, na tę kamerę, tutaj porusz i w osi Z ją poruszę, no nie wiem, na wysokość 1,70 m, załóżmy, tak? Na wysokość oka, tak? Fotografującej osoby. 1,7. To zostawiamy bez zmian. Niech tak będzie. Następnie klikam jeszcze na mój chodnik. No i teraz go tylko tutaj, o, tak ruszając go, patrząc w tym viewporcie, patrząc z góry, go po prostu tutaj przesunę do, ok. No i w ten sposób dopasowaliśmy scenę do zdjęcia. To jest dość ważne, bo to jeszcze jedna rzecz, którą tutaj powinienem zrobić może z tą kamerą. Wiem, że obiektyw, który został użyty do tego zdjęcia, to był 29 mm. Ok, to jeszcze będzie jeszcze więcej informacji takich dotyczących tego dopasowania. No i to jest niezwykle ważne, dlatego że ja tutaj mam po prostu prosty element, który jest tym chodnikiem. I teraz jak wiem, jak mój, nie wiem, budynek, który projektuję w pustym miejscu, ma się względem takiego chodnika, to wystarczy, że go już w tym momencie będę ustawiał dokładnie w rzucie, prawda? Nie muszę już majdrować przy kamerze i naciągać i modyfikować długość, głębokość kamery. Ja teraz zajrzę jeszcze. Aha, nie ma żadnych dodatkowych pytań od Państwa.
I teraz kolejną rzecz pokażę, nową, która jest w Maxie. A mianowicie, właśnie dorzucimy tutaj ludzi. OK. Klikam sobie tutaj na tą ikonkę. No, muszę być oczywiście w tutaj zakładce Populate, Create Flow. Szerokość tego, tej ławy ludzi, którzy będą teraz tutaj przechodzili po mojej scenie, ustawię na. To jest niestety w milimetrach. Trochę to jest, może być mylące, bo tu będziemy w milimetrach, a poprzednio ustawiliśmy w metrach. Tutaj musimy zmienić, że to jest 1740 milimetrów. OK. No i robię coś takiego. Klikam, robię tutaj, na rzucie to najlepiej zrobić, a nie w perspektywie. Klikam sobie tu i przeciągam to, powiedzmy, do tego miejsca. O. Jeszcze niech ci ludzie będą wychodzili mi do tej sceny za tego budynku. O, mniej więcej tutaj zróbmy. Teraz prawy klawisz myszy. O, wychodzę z opcji. Póki ten pas, który zaraz mi wygeneruje ludzi, jest aktywny, mogę Escape nacisnąć. Upewnimy się, że tutaj będzie dużo ludzi. OK. Czyli gęstość. Czy szerokość tego pasa zróbmy. To będzie 1,74, czyli jest dobrze, ale tutaj zmniejszmy odstęp pomiędzy. Bo widzę Państwa, że tutaj jest tak, to jest jakby ten pas, a ten po środku tego pasu jest taka linia. Jakby z tej linii będą generowane osoby. Tak, zrobimy to maksymalnie wąsko, to się okaże, że już niestety poniżej 1 metra nie można zejść. I tutaj zaraz się mi wygenerują w tym miejscu, gdzie są te ludzie, takie znaki tutaj, jak tu widać na dole, taki różowy i fioletowy, to tam się wygenerują ludzie zaraz. Klikam na, tutaj przychodzę do Simulate. OK, i tutaj, o, mamy ludzi. Już. Jak wybiorę sobie ten viewport i rozszerzę go maksymalnie, to teraz Państwo zobaczą, że o, tutaj zaczęły chodzić mi ludzie po tej scenie. Co istotne, oni są dopasowani, perspektywa jest dopasowana do zdjęcia, więc no tam oczywiście powinienem popracować nad tym, żeby oni oczywiście znikali za tym domem. No ale tu by trzeba było, prawda, dorysować, dorobić jeszcze jedną bryłę, za którą oni by się chowali. Ale z takich uwag oczywistych, które tutaj się rzucają w oczy, to to, że te osoby nie rzucają cienia, prawda? Jakby one, fajnie, że jest dopasowane wszystko do zdjęcia, ale nie widać jakby cienia tego, prawda? Zresztą jak zatrzymam ich, weźmy tutaj, o tak, jak teraz wejdę do rendering i wyrenderuję to, no to dostanę coś takiego, trochę takie, to dalej jest nienaturalne. Żeby teraz rzucić cień na tych ludzi, a inaczej, żeby, może nie cień, tylko żeby ci ludzie rzucali cień na chodnik, muszę zrobić następującą rzecz. No, pierwsza rzecz oczywiście to muszę tutaj utworzyć daylight system, prawda? Klikam yes. O, tak tu się pojawiło, taki grzybek się pojawił, muszę go w miarę wysoko tutaj wrzucić. Okay. Póki on jest. Oj, tutaj tak. Póki on jest jeszcze prawda, wybrany, to ustalę, że następujące rzeczy. Muszę tutaj pomóc. Mam przygotowany punkt po punkcie, co tu trzeba zrobić. Nie chcę się pomylić. Bardziej mam tu zapisane po prostu wszystkie parametry, które tu trzeba ustawiać, tak żeby oświetlenie było adekwatne do miejsca, z którego to zdjęcie zostało zrobione i w odpowiednim czasie. Dlatego tutaj musiałem przygotować sobie kartkę papieru z tymi danymi. No, oczywiście tutaj muszę wejść do setupu. Przepraszam, nie do setupu, tylko do kliknąć na manual setup. Get location, przepraszam. Tak, czy jeszcze raz, żeby nie było.
bo może za szybko i klikam. Tak, czy mam date, time and location, setup, location, get location, tak? No, oczywiście to nie jest North America, tylko w Europie. Akurat to zdjęcie było zrobione w okolicach Amsterdamu. Okej. Okay. Czyli tutaj w ten sposób on, jakby ten dilate system nabiera wartości, kąt nachylenia słońca i tak dalej z właśnie z północnej Europy, z Niderlandów. Jeszcze sprawdziłem dokładnie, gdzie to zdjęcie było robione, prawda? Więc wpisuję jeszcze tam z mapy Google'a można czytać szerokość i długość geograficzną, żeby być bardzo dokładnym. Czyli wpisuję szerokość i długość geograficzną. No i oczywiście, gdzie jest północ, tak? Północ, południe. W tym momencie północ jest tu, prawda? Tak? Ale ja wiem, że tutaj północ jest w innym miejscu, czyli jakby północ jest za moimi plecami w momencie, kiedy zrobiłem to zdjęcie. W związku z tym muszę obrócić północ o 178 stopni. Ale to są jakby daty, wszystkie informacje, które jakby trzeba z mapy Google'a sprawdzić. Następnie kolejną rzecz, którą muszę tutaj ustawić, to oczywiście poziom zachmurzenia, prawda? Czyli tutaj mamy trochę chmur i no, wiadomo, że to nie będzie takie palące słońce padało na tych ludzi i oni nie będą tworzyć jakiegoś bardzo takiego wyraźnego cienia na tym chodniku. W związku z tym klikam na 6. OK. Następnie idę do ustawień renderingu, idę do environment i tutaj oczywiście muszę wybrać preset taki exposure, niech to będzie outdoor daylight, ok, photographic exposures, wiem, że to zdjęcie zostało zrobione, przesłona była, przepraszam, czas było 200 setnych sekundy, od przesłona 8, a czułość filmu była 200. OK, tutaj jeszcze muszę ustalić taką jedną wartość. OK. To już jest prawie wszystko poustawiane. Jeszcze jedną rzecz, o której muszę pamiętać, to, że właśnie ten chodnik, który że na ten chodnik będzie rzucane to światło, prawda, ten cień. W związku z tym on musi mieć odpowiedni materiał. I dlatego znowu uruchomię M, czyli materiały. Znowu przy pomocy skrótu 8, jakby wracam przed chwilą do tego samego okna, gdzie przed chwilą ustawiałem te parametry. I teraz muszę zrobić rzecz następującą. Klikam na ten wolny slot, OK. I tutaj klikam, okej, okay, no przepraszam, że tak niepewnie ruszam tu myszą. Bieram wolny slot z materiałami, klikam na tutaj Arch and Design i wybieram mu, że to będzie taki specjalny materiał Matte Shadow and Reflection. Okej. Okay. Klikam dwa razy, to się ma pojawić taka właśnie czarna kula na tym, po czym wybieram sobie ten Environment Map tutaj, z Environment Effect i zrzucam go tutaj na koło kamera Mapped Background, to jest z boku, o. Tak, żeby się pojawił, żeby się coś takiego pojawiło. Teraz, jeżeli jeszcze Ambient Shadow Intensity zwiększmy z 0,2 do 0,5, OK, to teraz wyłączę, cały czas mam włączony, aktywny ten materiał nowy, utworzony, wskażę sobie mój chodnik, OK, i nadaję mu ten materiał. Assign material to selection. OK, pozwolę, że zniknął. Wyłączam. Uruchamiam nie ten widok, tylko właśnie ten mój perspektywiczny. OK, i mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Uruchamiam render.
No i cienie są. Tutaj coś mi się nie zgadza rzeczywiście ze światłem. To światło jest zbyt mocne. Trzeba by było jeszcze po prostu nad tym, nad intensywnością tego słońca, tego daylight system popracować. No ale jakby najważniejsze rzecz jest to, że mamy. Ja tu panią wycofam trochę, niech. O, tak, to będzie dobra, dobra pozycja. Jeszcze raz uruchommy rendering. O, tak, widać, że ona tutaj idzie, widać, że pada cień na chodnik, który ona, ta pani rzuca. Jakby docelowym efektem, który tutaj możemy, oczywiście możemy z tego też tutaj prawdziwą animację wykonać, jakby celem może być, tutaj mam tu, zaraz muszę pulpit swój uruchomić, bo tutaj mamy Street View AVI. Zrobiłem taką animację, która niestety się nie do końca dobrze stworzyła, ale ją zaraz widać. O, tutaj Państwo zobaczą, że w efekcie można zrobić coś takiego. Oczywiście tutaj ci ludzie idą wzdłuż tej ulicy, tak, nie po chodniku. Jeszcze tutaj wrócę się trochę. Za każdym razem trzeba. Niech on się. No i tutaj oczywiście fakt, że prawda tutaj oni rzucają cień na ten chodnik wynika z tego, że po prostu tutaj została taka stworzona taka powierzchnia, taka sama jak w tym chodniku, tylko po prostu na tej jezdni, prawda? I w momencie, kiedy nadamy ten materiał, który ja na samym końcu stworzyłem, czyli wracając do Maxa, ten materiał, tak? Ten drugi, no to elementy, na które zostanie zrzucony ten materiał, będą właśnie powodowały taki efekt. Jakbym chciał właśnie, żeby te osoby, które będą szły teraz w tym kierunku i żeby one znikały za tym budynkiem, no po prostu powinienem tutaj wybudować coś, co będzie przypominało ten budynek i żeby nadać mu ten materiał, żeby on zniknął po prostu. Prawda? No i oczywiście tak, no tutaj ja może przy tej prezentacji nie użyłem Revita, no ale to nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze Państwu pokażę jedną rzecz, że tutaj, prawda, teraz ten model Revitowy, to możemy wyłączyć słońce i możemy go wyeksportować. Myślę, nie musimy go nawet eksportować, możemy zostawić tak jak jest. O, coś mi się tutaj zawiesza, niestety. Oho. Może jakieś w międzyczasie pytania są, to postaram się odpowiedzieć. Pan Mariusz Szczur mówi, że to duże ułatwienie. No tak, rzeczywiście to w jakimś sensie ułatwia nam zarówno jedno, jak i drugie narzędzie zresztą. Czy dostępny jest kurs 3ds Max od podstaw? Tutaj musi Prokat odpowiedzieć na to pytanie, ale z tego co wiem, to mają tam bardzo dobrych specjalistów od Maxa. Czy są dostępne kursy internetowe już, bez możliwości... Już Pani odpowiadałem. Aha, dobra, super. Na czacie. Na czacie, dobra. Czy dostępne są kursy internetowe bez możliwości uzyskania certyfikatu? Myślę, że to jest też kwestia dogadania, prawda, Tomasz? Wszystkie pytania Pani Doroty. Tutaj odpowiedziałeś. Tak, aha, dobra, dobra. Pytania dobra. Pani Doroty możesz, tak. Ja już tutaj jeszcze jedno pytanie, zaraz Pani Doroty odpowiem. Czy ten materiał do cieni i refleksów jest nowością? Wydaje mi się, że to nie jest nowość, wydaje mi się, że to już było. Że rzeczywistą nowością jest samo dopasowanie tej, prawda, tego takie łatwe, proste dostosowanie sceny do zdjęcia. Wydaje mi się, że akurat ten materiał to jest dość od jakiegoś czasu.
Pracuję w V-Rayu i nie używam materiałów Arch Design. To chyba nie jest kłopot, bo po prostu w V-Rayu chyba trzeba odnaleźć coś, co będzie działało w adekwatny sposób. Nie sądzę, żeby to była jakaś przeszkoda w. Czy te światła działają tylko w Mental Rayu, czy istnieje możliwość przekortowania ich, aby się nie. Przekonwertowania ich. Tego to ja nie wiem, czy one działają gdzieś indziej poza Mental Rayem. Wydaje mi się, że działają, dlatego że ta informacja to bardziej kwestia tego, w jaki sposób zostanie ta informacja o oświetleniu wyeksportowana z Revita, tak? Czy jeżeli podejrzewam, że nikt tego nie sprawdzałem, w związku z tym nie mogę, nie jestem na 100% pewien, ale jeżeli bo jak rozumiem, na 3ds Maxie można używać innych silników renderujących, nie tylko Mental Raya. I okej, i w momencie, kiedy mamy taki workflow pomiędzy Revitem a Maxem, to w tym momencie to już być może. No to trzeba sprawdzić. Wydaje mi się, że to nie powinno być kłopotu z tym. Bo to nie jest jakby informacja o fotometryczna przechodząca w oprawach oświetleniowych, to nie jest materiał, tylko to jest jakby taki no, rzeczywisty beam, tak? Czyli to jest informacja zaszyta w tej rodzinie okna, w tej rodzinie oprawy oświetleniowej. Czy aby cienie załamywały się na samochodach i murkach, to trzeba stworzyć pionowe płaszczyzny. Dokładnie tak. Tak jak ten chodnik, żeby te cienie padały również na samochody, trzeba stworzyć bryły, które będą chociaż przypominały te samochody. To nie musi być tak bardzo dokładnie, ale one muszą mieć przynajmniej taki kształt, jak ten samochód, prawda? Tak samo jak w przypadku budynków. No ja ten 3ds Maxa muszę niestety zrestartować. Zawiesił się. Ale jeszcze proszę nie odchodzić, bo ja jeszcze uruchomię go po raz drugi i jeszcze raz pokażę jedną rzecz, jeszcze jeden sposób właśnie podpinania modelu rewitowego do Maxa. Close. Oprócz tej formy współpracy, którą pokazywałem na samym początku, czyli poprzez suite, tak, czyli tutaj start. A tutaj też się coś zawiesiło w Revicie. Świetnie. Mogę, tak jak na początku pokazywałem, mogę to również zrobić w ten sposób, że ja po prostu w Maxie robię importuję. Nawet nie FBX, tylko linkuje, nawet nie importuje, tylko linkuje model rewitowy do mojej sceny. Z tym, że, uwaga, tutaj trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Otwórzmy ten model. House. Open. On mi teraz do Maxa zaimportuje model rewitowy. Attach this file. I o jednej rzeczy tutaj proszę pamiętać, mianowicie on zaimportował mi budynek wraz oczywiście z całym oświetleniem, ale również z układem współrzędnych, więc jeżeli chcielibyśmy później zaupdate'ować ten model, to w Maxie, że to zależy jak to się naprawdę w tym Maxie tutaj potrafi, nie wiem, różne sztuczki wykonać. Natomiast unikałbym właśnie przesuwania elementów, które tutaj przyszły z Revita. Jeżeli chcemy coś przesunąć względem siebie, to raczej, nie wiem, na przykład jeżeli tutaj będą jakieś elementy właśnie sceny, tak? Jakieś, nie wiem, drzewa, ławki i tak dalej, to które zostały dostawione w Maxie, a nie w Revicie, to należy nie budynek względem nich ruszać, tylko te elementy względem budynku. Dlatego, że jeżeli mam się teraz, jakbym to przesunął teraz, cokolwiek zmienił z budynkiem, to później ten update modelu rewitowego pojawi się w tym miejscu
do którego, prawda, z którego to no, w punkcie 0,0, który będzie wspólny dla Maxa i Lerewita. Czyli jeżeli ja na przykład teraz uruchomię current settings, tak, czyli moją północ, no tutaj też się zawiesił, świetnie. Tak, tego też muszę niestety zrestartować. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Teraz jeszcze pokażę, dość istotnego. Gdzie jest ten Revit? Tutaj. OK, jeszcze raz otwieram mój dom. Na poziomie 0 właśnie uruchomię nieboskłon. Narysuję linię nową, która będzie mi wskazywała północ. Idę do zarządzaj, manage. Przepraszam, nie tu, tylko position, rotate true north, czyli we właściwościach widoku ustawiam tutaj true north, coordinates, nie coordinates, tylko position, rotate true north, przepraszam, position, project north, align selected line or plane, wskazuję to, ok, jakby teraz mam mój True North i Project North, tak? Czyli on, mogę w ten sposób rzeczywiście śledzić ruch. Jak mogę pracować w dwóch trybach, takim północ rzeczywista i północ projektu. No i jeżeli teraz znowu klikniemy do tutaj na start, i kliknę na tutaj, czy to jest Max Exterior Rendering, to w tym momencie właśnie co się dzieje? Mogę też to zrobić w ten sposób, że to zasejwuję tutaj i u zarządcy linków tutaj mogę kazać go reload. Jakby mi się nie przestało to działać, tak jak na tym na załączonym przypadku. Klikam OK. Tak, i budynek się lekko obrócił. Także wszelkie zmiany dotyczące samego modelu rewitowego należy, czyli jego obrócenie, jego przesunięcie należy wykonać w Revicie, a nie w Maxie, dlatego że jeżeli bym go tutaj poprzesuwał, to by prawda, te relacje by się rozjechały. Jeszcze zobaczę, czy są jakieś pytania. Czy planowałem z webinarium tego typu na temat podstaw Revita? Myślę, że możemy zorganizować. To jest też kwestia tutaj, co tam masz. Nie wiem, co Tomasz, czy odpowiedział już na to pytanie? Znaczy odpowiadałem, ale aha, organizujemy całą masę. Akurat webinariów Revitowych jest u nas cała masa. Także na pewno warto śledzić nasze mailingi. Na pewno organizujemy w ciągu miesiąca dwa spotkania, które się nazywają Godzina z ekspertem w trakcie tego cyklu.
poświęcamy bardzo dużą część właśnie Revitowi. No oprócz tego mamy też Akademię Efektywnego Projektowania. To jest taki nasz cykl szkoleń, który jest sponsorowany przez naszych partnerów, przez różnych producentów, na przykład Fakro, Fliderer. Oni sponsorują nasze wyjazdy do państwa i wtedy przyjeżdżamy do różnych miast w Polsce i organizujemy szkolenia, które poruszają zarówno takie podstawowe kwestie projektowania w Revicie, jak i trochę bardziej zaawansowane. Bo z reguły jest podzielone na takie dwa etapy, gdzie na początku szybciutko taki przyspieszony kurs podstaw Revita, a później zajmujemy się już troszeczkę bardziej zaawansowanymi zagadnieniami. Także jeszcze odpowiadając raz na pytanie pani Joanny, tak, mamy całą masę różnego rodzaju webinariów. Polecam również webinariów i szkoleń. Polecam również nasze przeszukanie naszego kanału YouTube. Tam jest cała masa nagranych już tak webinariów jest. Z różnego rodzaju warsztatów online. Tak jak podkreślałem tu już niejednokrotnie, to Procat Expo 2013 to nie jest dla nas w sumie żadna nowość. Takie warsztaty online to nie jest coś, co robimy po raz pierwszy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat troszeczkę tego typu warsztatów już zorganizowaliśmy i kolega gdzieś tam kiedyś wyliczał, mamy kilkaset godzin różnego rodzaju pokazów dostępnych na naszym kanale YouTube, także jeszcze raz może wkleję tutaj link. A ja w tym samym momencie przestaję nagrywać tą prezentację.